Drodzy Państwo, to będzie spotkanie niejako bez precedensu. Zwykle tego typu rozmowy toczą się kuluarowo. Dziś uznaliśmy, że należy, trzeba, że taki jest nasz obowiązek, by porozmawiać publicznie, by wszyscy Państwo poznali tak ważne sprawy, jak elementy ponadpartyjnej prezydentury, która naszym zdaniem powinna mieć miejsce w Polsce. Przypomnę tylko, że Szymon Hołownia wczoraj zadeklarował w jasny sposób, że będzie głosował przeciwko wizji państwa, jaką reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Taka była jego deklaracja. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować, panie Szymonie, przede wszystkim za to, co pan zrobił, jeżeli chodzi o mobilizację, jeżeli chodzi o walkę do końca, jeżeli chodzi o rozmowę przede wszystkim o wartościach i o programie. Zobowiązuję się, że absolutnie pana wszystkie postulaty będę starał się uwzględnić, czy uwzględnię, bo nie będę się starał, tylko po prostu uwzględnię, zagwarantuję, że one będą w tym programie, który będzie programem mojej prezydentury. Szymon, powiedz jeszcze słowo, jak rozmawiać z tymi, którzy nie pójdą do wyborów, bo obaj kandydaci to samo zło. To ważny kawałek. Niektórych się nie przekona. Natomiast kogo się da, kto się waha, naprawdę trzeba przekonywać do tego, że w sytuacji, w której nie masz innego wyboru, to musisz wybrać. A nie pójście na wybory jest wyborem. Przypomnijcie tym ludziom, to jest jeden argument, którego ja używam w tych dyskusjach, które toczę, że jeżeli nie idziesz na wybory, to wyborcą za ciebie staje się frekwencja. Frekwencja, która sprawia, że bez twojego głosu i bez głosów innych ludzi procenty wyglądają zupełnie inaczej. Więc frekwencja przejmuje za ciebie prawo wyborcze. Ja nie jestem, żebyście mieli jasność, nie uważam, że... I mówiłem to wielokrotnie, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem moim na prezydenta, że ja widzę tutaj nową jakość i nowe rozdanie. Ale ja uważam, że po starej jakości Andrzeja Dudy przez następnych 5 lat można spodziewać się najgorszych rzeczy. A dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby zablokować paradyktaturę, którą Duda z kolegami nam tutaj wprowadzą. I wtedy nie będziemy już myśleć o żadnych wolnych wyborach, o żadnych organizacjach, o żadnych zrzeszeniach. Powiedzcie tym ludziom, którzy nie chcą iść na wybory, że jak nie pójdą na wybory, to mogą to być ostatnie wybory w naszym życiu, które będziemy pamiętać. Bo widzieliście, co PiS kombinował koło 10 maja, jak przesuwali te wybory, jak chcieli. Więc to jest dzisiaj stawka. I to o to dzisiaj się toczy ta gra. I dlatego trzeba iść na wybory. A nie dlatego, że zrealizujemy ważne kwestie programowe. Po prostu.